W Holandii doszło do kolejnej eksplozji w polskim sklepie. To już trzeci taki incydent w ciągu tygodnia. Do pierwszych wybuchów doszło we wtorek rano. Eksplozje nastąpiły w dwóch polskich sklepach w różnych miejscowościach. Siła rożenia była tak silna, że uszkodziła także pobliskie budynki i samochody. W obu zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Do trzeciego wybuchu doszło dzisiaj nad ranem w małej miejscowości pod Amsterdamem. Sklep został poważnie zniszczony, ale nikt nie odniósł obrażeń. Nie wiadomo, czy wybuchy są ze sobą powiązane, to wyjaśnią śledczy. Na razie wiadomo, że wszystkie trzy sklepy były polskie i nosiły nazwę Biedronka, choć nie były powiązane ze znaną siecią supermarketu.